Pod koniec XVIII wieku dynamicznie rozwijało się w Wielkiej Brytanii rolnictwo. Używano w nim nowoczesnych narzędzi oraz metod upraw. Gwałtownie rozwijała się również hodowla i coraz większe obszary przeznaczano na pastwiska. Te procesy doprowadziły do zmniejszenia liczby drobnych rolników na rzecz wielkiej własności ziemskiej. Emigrowali ci rolnicy do miast, znajdując zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle lub decydowali się na wyjazd do kolonii. Zwiększona produkcja żywności przełożyła się na przyrost liczby ludności zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w koloniach. To spowodowało większe zapotrzebowanie na towary codziennego użytku. Dynamicznie rozwijające się w XVIII wieku stałe armie również potrzebowały umundurowania i wyposażenia. Warsztaty rzemieślnicze czy manufaktury, czyli zakłady, gdzie towar był wykonywany etapami przez wyspecjalizowanych pracowników, nie nadążały z wytwarzaniem towarów. Dlatego poszukiwano nowych metod produkcji. W ten sposób powstał przemysł. Decydujący wpływ na jego rozwój miały jednak wynalazki epoki oświecenia, a szczególnie skonstruowanie w 1763 roku przez Jamesa Watta maszyny parowej. W ten sposób manufaktury zaczęły zamieniać się w fabryki, gdzie praca ludzkich rąk była zastępowana przez pracę ludzi i maszyn. W ten sposób towary powstawały szybciej i taniej. Proces rozwoju przemysłu określa się mianem industrializacji. Przy czym na przełomie XVIII i XIX wieku zmiany zaczęły postępować tak szybko i tak znacznie zmieniać życie ludzi, że proces ten określano mianem rewolucji przemysłowej. W tym czasie najdynamiczniej w Wielkiej Brytanii rozwijał się przemysł włókienniczy i tekstylny. Tkaniny były jednym z głównych towarów eksportowych. Intensywnie rozwijało się hutnictwo oraz górnictwo, gdyż w procesie wytopu żelaza zaczęto używać węgla kamiennego zamiast drzewnego. Gwałtownie w Wielkiej Brytanii rozwijał się również transport, w którym wykorzystanie maszyny parowej przyczyniło się do łatwiejszych i szybszych przewozów towarów. Rozpoczęta w Wielkiej Brytanii rewolucja przemysłowa w pierwszej połowie XIX wieku objęła również państwa europejskie. W Belgii dynamicznie rozwinęło się górnictwo i hutnictwo. W Prusach powstało zagłębie rury, szybko stając się jednym z największych ośrodków przemysłowych w Europie. Gwałtownie rozwinął się również Śląsk. Szybki rozwój przemysłowy dotyczył także pozostałych państw niemieckich. We Francji nadal przeważało rolnictwo, jednak kilka dużych miast stało się również centrami przemysłowymi. Rewolucja przemysłowa zdecydowanie wolniej postępowała w Europie Wschodniej, gdzie nadal obowiązywały średniowieczne prawa feudalne, które utrudniały chłopom przenoszenie się do miast. Od początku XIX wieku do pracy na potrzeby przemysłu próbowano zaprząc elektryczność. Przełom przyniosły odkrycia Michaela Faradaya, dzięki którym możliwe stało się wytwarzanie prądu w dużych ilościach, a w konsekwencji doprowadziło to do powstania silników elektrycznych oraz oświetlenia elektrycznego. Odkrycia te otworzyły drugi etap rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku. Elektryczność wykorzystano także do przesyłania informacji na duże odległości, do czego służył udoskonalony w 1837 roku przez Samuela Morsa telegraf. Użycie maszyny parowej oraz elektryczności spowodowało tak duże zmiany w życiu ludzi i gospodarce, że mowa jest o powstaniu cywilizacji przemysłowej. Gwałtownie wzrosła produkcja, a wraz z nią handel. Dynamicznym zmianom ulegał transport w związku z rozwojem kolei. Większa produkcja żywności w połączeniu z postępem w medycynie przełożyła się na ogólny wzrost liczby ludności. Ten czynnik wraz z rozwojem przemysłu przełożył się na szybką urbanizację, czyli rozwój miast. Największe stolice europejskie w XIX wieku zwiększyły liczbę swojej ludności kilkukrotnie, zyskując rangę metropolii, czyli ośrodków będących centrami administracyjnymi, kulturalnymi i gospodarczymi kraju lub regionu. Wraz z rozwojem gospodarki na znaczeniu zyskiwał kapitał, czyli środki finansowe. Najczęściej koncentrowały się one w rękach prywatnych przedsiębiorców oraz banków. Państwa przestały być jedynymi ośrodkami inspirującymi rozwój. Na skutek tych przemian powstał system społeczno-gospodarczy określany mianem kapitalizmu. Opiera się on na prywatnej własności, wolności osobistej, swobodnej konkurencji oraz ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę.